A ja znowu czekam. To ja drugi na warcie jestem. A w międzyczasie, gdy czekam, no to oczywiście odłożyłem cały swój ekwipunek przy ognisku, tam niedaleko. Jakim ognisku? Nic nie rozpalili? Nie rozpaliliście nic, ponieważ nie zabraliście nawet chrustu. Ale tego przewodnika dobra, można spalić. To przy obozowisku zostawiam. Tam przy kotku. Niech tam leży. Ja się tym zaopiekuję. A i tam już miodu nie ma pitnego. Ja mże wziął ze sobą. Oj, ty złodzieju jeden. Kaj złodziej, przecież to moje. Ale by się podzielił. Aj, zobaczysz, na trudy wyprawy zostawię. A to nie jest ta truda? Ta, zmory zobaczysz, w nocy to będzie trudna wyprawa i wtedy ci dam. Oj, to chyba 200 kilo musiało być. Zmora. No i tutejszych bab tyś nie widział. One do 300 wyciągają. Ach, hardcore. Fuck. Kajże hardcore. Co Kaj. To hardcore? A nie wiem, słyszałem jakie takie małe gadają. Hardcore. To może pochwalić. Być bluźniercze. Zamknij jadaczkę. Śpij, Janek. Śpij. Rano ci dam. Rano to nie będę chciał, na spanie chciałem. Tak, żebyś się nie zbudził na warty. Dobra, to ja idę spać, Janek. Dobra, a ja... jeden. Co tam jakieś trzeba? Jeszcze? Czy co? Już nie ma żadnych. Dobra, więc podchodzę do najbliższego drzewa, wyciągam swój miecz i tak zaczynam ćwiczyć trochę, żeby nauczyć się w ogóle nim troszkę posługiwać. Nieporęczny jest, bo zresztą orczy herb go używał, więc zupełnie inaczej musiał być wyważony. Aczkolwiek miecz jak miecz i po jakimś czasie już dostrzegasz, jak zadawać nim cios, żeby zadawać go skutecznie. Głuche uderzenia twojego oręża o drewno rozchodzą się po całym lesie. Kiedy zmachany i umęczony straszliwie tym, co robiłeś, poprzestajesz, pień drzewa od twojego poziomu wzroku po poziom twojego pasa jest cały w bruzdach wyrwanych w drzewie poprzez siekanie go jak siekierą. Tak, i wióry leżą u jego podstawy, tak? Odłamki kory. Tak, to zbieram te odłamki, zanoszę gdzieś na bok naszego obozowiska, układam w ładną kupeczkę i coś tam próbuję rozpalić. Wilgotne i omszałe nie chcą się zapalić, ledwie ci się udaje, by pochwycił je płomień, a po chwili zostaje uduszony przez niewiarygodnie duże ilości dymu, które to wydziela. Kurna. Dobra, niech śpią. Ja tam biorę swój koc, opieram się o ten pień drzewa i siedzę na wagonie. Rzuć sobie na inteligencję z modyfikatorem minus 1. Kiedy tak oparty o pień drzewa, po wysiłku uderzania mieczem o drzewo, umęczony się opierasz i ten grzmot tego strumienia cię hipnotyzuje, twoje oczy się zamykają. Budzi cię rano dotyk suchej dłoni, który sprzedał ci policzek celem obudzenia cię. I widzisz, jak fungi z wyrazem wyraźnego wyrzutu w oczach spogląda na ciebie marszcząc brwi. Tak żeś czuwał? Gdyby te orki, co ich herta żeśmy uciupali, na nas wrócili, to by nam gardła we śnie poderżnęli. Ja tak. Pójdę zbudzić pozostałych. Tak. Drugą noc żem czuwał, a ty wylegiwał się. Japę zamknie, chamie. Japę zamknie. Następnie... Nie. Kopniakiem dość nawet niesubtelnym Ketoka i Maksymiliana ze snu wybudza. A ty jest co? Niepocieszony i niezadowolony. A wyście obudzić mnie nie mogli. Po czym patrzy na słońce i mówi: tak już późno, od godziny w drodze powinniśmy być.
łaj tam A śniadania nie będzie? A będzie. I wyciąga z plecaka kawałki upieczonego wcześniej mięsa. No, to teraz miodu się napiję. Ja też biorę kawałek. Poczęstuję teraz... tym miodem. Tak, ale łyczka. No łyczka, jak łyczka, no. Łyczka. Później będziesz chciał jeszcze, to dam ci. No to biorę, takie łyka biorę, nie łyka. Dobra. I podaję do kotka, omijając tego naszego przewodnika. Oj, dziękuję. Tak się da, no. A pan nie dostanie, bo wać pan niegrzeczny. Policzek nadal boli. I tak ma być, bo ma pamiętać, że życie to rzecz ważniejsza niż dobry sen. Jak ci trzeba było dobrego snu, to było nie wychodzić na szlak, tylko u mamuni pod poduchą leżeć. Jak leżeć? Gdy wyganiała, a ojciec skopa przykrzanił, bym wyszedł. Było se znaleźć tłustą żoneczkę i obok niej co wieczór się kłaść, to by ciepło mu w nocy było. Tak. I tako, żem znalazł. Ale kowal nie chciał, żebym był jego synem. Nie chciał swojej córy dać za mnie. Bo takiego lenia kto by chciał. Tu i splunął w stronę strumienia. No, jeszcze zagrycając mięsem. Jeszcze ten leń będzie odpowiadał za pana życie. Też splunę na nie. Generalnie rzecz biorąc, już ci nie odpowiedział i zęby zacisnął, bo wolał siedzieć cicho i za brodą coś mamrotać, niż ci odpowiedzieć głośno, bo jeszcze by ci musiał na koniec siekierki pierdolnąć łeb. Oddajcie, żeś mój miód. Młody, tyś się przyssał do manierki. Pójdźże to. Oj, tam i daj jeszcze troszkę. Panie. Pana, to ty na dworze znajdziesz. Jamże Jan, nie pan. Jaki Jan, Janek, dobrej mu to oddaję. No, skurczybyk połowę wychlał. Dobra, idzie, bo jeszcze nas zostawi. A ciebie zostawiłby, dobrze zrobiłby. Dobra, ale z moim miódkiem. Trochę gnoju podotykał, to przeszło na niego. Cicho, żeś ty tam bądź. Idę na równi z Fungi. A więc Fungi szykuje się do drogi, aczkolwiek Maksymilianie, kiedy próbujesz się do drogi szykować, z przerażeniem odkrywasz, że cały twój dobytek zaginął. Worek, w którym składowałeś swoje rzeczy i przez ramię go sobie przewieszałeś, a wraz z nim cała jego zawartość przepadły. Jedyne, co ci zostało, to sakiewka, w niej 10 sztuk srebra, a także kurta skórzana po orczym herszcie zdobyczna, którą na karku zresztą miałeś. Twoja broń także pozostaje przy pasie, maczuga nabijana guzami i nóż. Natomiast latarnia, oliwa, racje żywnościowe, chubka, krzesiwo, bukłak z piwem, kieł odyńca i, co najgorsze, magiczny napój, przepadły wraz z twoim workiem. Ładuję Jankowi przez łeb moją maczugą. Okej, no to będzie w takim razie... Rzućcie sobie na walkę. No rzućcie obaj. Bolec. Napisał, że ZW. Się zdziwi, jak wróci Oberg. Okej. Janie, rzuć na walkę. Janie? Już rzucę. Poczekaj, bo ja atakuję tym mieczem. Maksymilian, rzuć na obrażenia. Okej.
Obrywasz za 5. Ham. Zostaje ci 15. Ty głupi ty! Mnie tutaj okradli jak ty spał. Ta. Jeszcze raz cepało przez łeb. A ty co żeś robił? To twoja warta była. Ta. Jak moja warta się skończyła, wszystko było okej. A żeś na swoje się nie obudził, to twoja strata. A jeszcze raz spały byś nie chciał. Dobra, uspokój się. Masz tu, miotku. No. Że mnie to ostatni raz było. Ta. Pięć złotych, pięć srebra poproszę. Tak. Wypijam mu połowę i jeszcze daję fundiemu. No, fungi se golną i tak patrzy spod zmarszczonych brwi krzaczastych na Jana. A ty co się tak patrzy? Bo ty spał zamiast wardę pełnić. Może nie jadam. A jedź tarze. Sami spali, a na mnie gadają. A czy na pewno cię okrali? Może ty gdzieś dostawił? Ja dostawił. No jak? Ja pilnuję zawsze. Nie to, to kotek, ty. Kotek, a ty muś nie zakrzanił. Po co mi takie żelastwo i złom jeden, który... Ty kotka zostaw, on to lepszy strzelec od ciebie. No. Pilnuję chociaż. Bez. Właśnie. Nie tak jak niektórzy. No, zbieramy się. A. Janek. Ja ci miał lampę zabrać, ale miód też może być. Kiedy ruszacie wzdłuż strumienia na północ, krajobraz po raz kolejny się zmienia. Las się kończy i wyruszacie wzdłuż wrzosowisk, wzdłuż rzeki, przez wrzosowiska, które pną się lekko pod górę, sygnalizując pojawienie się niedługo terenu burzystego. Fungi bogato gestykulując wskazuje na wąwóz, o którym wspominał w dniu wczorajszym, a do którego dotrzeć musicie jeszcze dziś przed zmrokiem. Ostrzega was jednakże, że okolica ta jest niebezpieczna i powinniśmy się wystrzegać, ponieważ mogą nas znowu napaść. Jeśli nie orkowe, to inne zbóje. Kiedy tak idziecie, spodziewając się najgorszego, dostrzegacie na brzegu strumienia, gdzieś w krzakach, przedmiot, który zdaje się być znajomy. Zwłaszcza tobie, Maksymilianie, albowiem przyglądając się mu coraz bardziej, coraz dokładniej, ponieważ dość mocno wybija się jego brąz na tle zieleni i fioletu wrzosowisk, dostrzegasz, że jest to twój worek. No. A mówił, że zostawił. Po kilku godzinach marszu dostrzegasz swój worek, który leży w krzakach na brzegu strumienia. No, oglądam. Dobiegasz do niego i dostrzegasz, że coś w środku jest. Mhm. Zaglądam. Otwierając worek, uderza cię zapach fekaliów. Ostry, paskudny, jakoby zwierzęcy. Nie dość, że ograbiono cię z wszystkiego, co posiadałeś, to jeszcze ktoś do środka twojego worka, w którym składowałeś swój dobytek, napaskudził. I to napaskudził paskudnie. Rzucam tym workiem razem z zawartością w Jana. Janie, oberwałeś workiem gówna. Oj, nowa rzemaseczka. To chyba jest jakiś mem, to się będzie przewijać przez całą kampanię. Jan zawsze w gównie. Po uszy. Ta, a mówił, że gdzieś zostawił. Nasrał pewnie po pijaku. A teraz na mnie się złości. Po pijaku, jakby 5 godzin spali, a tutaj 8 szli. To ja szybki musi być po pijaku, jak ja nie pamiętam. A niech cię pierun strzeli. Macham na niego nie ręką. Strzelił go? Idziemy dalej.